Dzień dobry, witajcie w bitwie asymetrycznej. Dobre to, całkiem niezła zabawa na tym trybie. Dziś będę chwalił, tak jest, ostatnio dosyć mocno, albo raczej średnio chwaliłem, więc dzisiaj będę chwalił, tak jest. Co prawda mógłbym tutaj wrzucić troszkę szydery na temat tego, co napisali o wycofaniu eskorty sterowców, ale postanowiłem zrobić o tym oddzielny materiał, żeby nie było, że w sumie nawet chwalonym materiale szyderuję czy coś, ale dobra, mniejsza z tym. Tak jest, dzisiaj witam was w bitwie asymetrycznej. Będzie trochę zabawy, będzie całkiem przyjemny wynik, bo w sumie ten tryb wcale nie jest taki łatwy, jakby się mogło wydawać, zwłaszcza na niższych tierach trzeba się trochę namęczyć, a na dziesiątkach też, co będzie widać w tej bitwie. Jak widzicie, mam z tyłu Andalucję, mam Tejzena, po drugiej stronie jest potężny Thunderer, no i Egir, czyli dwa bardzo mocne okręty, z czego Egir jest jedną z najlepszych dziewiątek, a Thunder, nie oszukujmy się, jednym z najbardziej OP okrętów w grze, więc myślicie, że sobie poradzą, to obserwujcie bitwę i naprawdę będzie tutaj na co popatrzeć. Cóż, jeżeli chodzi o bitwę asymetryczną, jeżeli chodzi o moją opinię, jest to fajny, przyjemny tryb do robienia misji. Idzie je robić bardzo szybko, gdzie zwłaszcza, że nadchodzą święta, w których będziemy mieli stocznię świąteczną, będziemy mieli nową przepustkę i całą masę innych misji, więc będzie co robić święta, a tryb asymetryczny to ułatwi. Tylko mam tutaj pewien problem, jakby... Mam nadzieję, że nie wpadną na taki głupi pomysł, nie zrobią czegoś takiego, że bitwy asymetryczne będą się liczyć jako połowa, bo tak jak jest obecnie w operacjach, że na przykład jak trzeba zrobić 60 pożarów i zrobicie w bitwie 60 pożarów, to liczy się tylko połowa na operacji, to mam nadzieję, że w bitwach asymetrycznych ich nie poniesie i nie zrobią czegoś takiego i też będą się liczyć normalne podejścia, tak jakby całe podejście, bo na bitwach asymetrycznych będzie się to robić bardzo przyjemnie, a jakby wprowadzą ten jakby liczbę, podzielą ilość prób, to też będzie się to robić przyjemnie, tylko zdecydowanie trochę dłużej. To mnie trochę na początku bitwy poniosło, trochę za bardzo burtę pokazałem tym Kansasom i w zasadzie połowa HP-ków poszła, bo wbrew pozorom te boty nie są wcale takie głupie, ale o tym zaraz wspomnę. Wracając jeszcze na chwilę do tych misji, mam nadzieję, że ich nie poniesie i będą normalnie wszystkie podejścia liczone, bo tak jak wspomnę, nie będzie tam trochę farmy, no i dzięki temu trybowi będzie się to robić sporo przyjemniej, bo ładnie się te boty kasuje, ładnie się nabija cytadele, pożary, w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o baletki, wszystko robi się o wiele przyjemniej, tylko bazowe trzeba będzie iść robić na randomy, bo wtedy się je będzie robić szybciej, bo jednak asymetryki to jest takie między koopami a randomami, nie zarabia się tu tak dobrze jak na randomach, ale nie tak źle jak na koopach. Jest takie, powiedzmy, 50-50 i w sumie przyjdziemy sobie na końcu do podsumowania, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak tu jest mniej więcej, jeżeli chodzi o zarabianie i tak dalej. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to w sumie sobie o tym pogadamy gdzieś tam na koniec. A ostatecznie wcale nie jest tak, że nawet idzie coś tutaj zarobić, więc dla tych, którzy średnio mają ochotę na granie randomów, gdzie czasami naprawdę nawet nie mówię o rankedach, po randomach bywa mocno przesadzony, no to jest to całkiem przyjemny tryb do takiego odpoczynku i pogrania sobie na spokojnie, tak bez żadnej spiny, bez niczego i właśnie tutaj całkiem szybko te misje będzie można robić, całkiem szybko nabijać różnego rodzaju baretki. Takie połączenie przyjemnej gry z szybkimi misjami, czego chcieć więcej. Dlatego tryb jest aktualnie dostępny, nie wiem, czy jest zawita do gry na stałe, czy wiecie, no eskorta sterowców, dobra, miał nie być szydery, więc o eskorcie nic nie będę mówił, popularności i tak dalej, powstrzymam się. W każdym razie, no niestety, bo w momencie nie wiadomo, czy będzie to tryb na stałe, czy gdzieś kiedyś, czy będzie to na zasadzie, że będzie wracać raz na jakiś czas. Jeżeli miałbym obstawiać, to raczej będzie to tryb, który raz na jakiś czas będzie wracać, jako oddzielny tryb, raczej nie dodadzą na stałe, nie zastąpi koopów, raczej będzie tryb właśnie, który będzie raz na jakiś czas dostępny, chociaż jakby tak zastąpiły koopy, to bardzo przykro by mi nie było, bo są sporo, te bitwy są sporo przyjemniejsze i są całkiem niezłym wyzwaniem, bo pamiętacie, co mówiłem na początku materiału? Egil i Thunderer na dnie, jeden okręt zatopili, nie? Co tu dużo mówić. Jednak okręt to nie wszystko, to bym się spodziewał. No i właśnie ten tryb jest takim niezłym przykładem, bo wcale tak łatwo nie jest wygrać. Oczywiście jak trafimy na pięciu, nie, jak trafimy gdzieś na trzech ogarniętych graczy, dwóch będzie takich, co trzeba będzie ich ciągnąć za nogę, to idzie tutaj nawet łatwo to wygrać. Jeżeli traficie na to, że będzie was dwóch albo sami będziecie tylko ogarniać, no to już potrafi być niezłym wyzwaniem.
bo te boty wcale takie głupie nie są. Na przykład to, że pancerniki nie gaszą pierwszego pożaru, gaszą dopiero drugi. Krążowniki używają wszystkich konsumabli. W zasadzie każdy bot używa wszystkich konsumabli. Nie raszują aż tak bardzo. Co prawda wprowadzono im taką dziwną zasadę, że jak wpłyną gdzieś mniej więcej do centrum mapy, to się zawracają. No i robią wtedy ładne kółko graniaste. I jakby widać, że te zachowania są mocno ustalone i grając kilka map, jesteście w stanie jakby określić, obserwując boty, określić, w którym miejscu dany okręt zrobi zakręt śmierci i wtedy się na to przygotować, co w sumie wczoraj ładnie pokazałem na streamie, bo kilka map się powtarzało, w zasadzie te parę map się powtarzają mocno i szybko idzie wyłapać schemat, po którym się jakby poruszają, w którym momencie podejmują decyzję na odwrót i tak dalej. Łatwo jest wyłapać ten moment, gdzie okręt na pewno będzie pełną butą i można to wykorzystać i gdzieś tam skasować bota za fulla i tak dalej. No, zostaliśmy właśnie 2-6. Więc bitwa, że tak powiem, średnio się układa. A i mnie poniosło na początku i tyle HP-ków oddałem, więc wcale tak łatwo nie będzie. Cóż, spodziewałem się, że po drugiej stronie Aegir i Thunderer, no jakby nie patrzeć, bardzo mocne okręty, nie? Sobie poradzą, a tu okazuje się, że tak średnio sobie poradzili. Więc jeżeli chodzi o sam tryb, naprawdę bardzo przyjemny, polecam sobie spróbować. Bardzo fajne odskocznie od randomów. Wiadomo, walczymy z botami, ale wbrew pozorom, zresztą widzicie po tej bitwie, że to wcale takie łatwe nie jest, bo jednak jest ich sporo więcej. No i jak się trafi graczy, którzy no, średnio ogarniają, no to bywa to nawet niezłym wyzwaniem. Ogólnie najbardziej się do tego trybu nadają okręty do Brawla. Czytaj na przykład niemieckie pancerniki, no w sumie Aegir też. Ogólnie okręty, które robią walkę w zwarciu, są bardzo mocne w tym trybie. Ale nie jest to 100% wygrana, bo na przykład wczoraj miałem kilka bitew, w których w jednym z pierwszych okrętów, który ginął po naszej stronie, to była właśnie szlifierka, bo gość trochę się przeliczył. I no i w sumie jak się wypłynie zbyt szybko, no i boty dosyć mocno fokusują pierwszy target, więc no można bardzo szybko podjąć złą decyzję i zejść w bitwie, więc nie jest to takie hop-siup. Trzeba to jednak trochę wykalkulować, nie wypłynąć tak na chama, tylko gdzieś tam sobie to trochę, że tak powiem, przekalkulować, przemyśleć i dopiero wyjść przed siebie. Także warto sobie popróbować, no i w sumie całkiem przyjemne te brawle czasami wychodzą na tych botach. Jeżeli chodzi o niższe tiery, ja osobiście wczoraj grałem głównie dziesiątkami, bo jak już gram ten raz w tygodniu w Wsika, to staram się gdzieś tam, akurat miałem ochotę na dychy i grałem dychami, rozmawialiśmy na czacie m.in. o niższych tierach i podobno na niższych jest sporo trudniej, no bo szósteczki i tak dalej, jest tam wiele okrętów, które są kartonowe, a boty wbrew pozorom wcale tak źle nie celują. Mam pewne wrażenie, że zostały tak, powiedzmy, zaprogramowane, że starają się pierwszą dwie salwy rzucić tak, jakby brały poprawkę. Na zasadzie pierwsza salwa, o dobra, nie trafiłem, biorę poprawkę, ale druga już jest trochę lepsza, ale trzecia i kolejne są już całkiem celne i no i to bywa różnie, więc no, gdzieś tam było widać to właśnie na początku bitwy, tam gdzie te Kansasy, pierwsze salwy były takie dosyć miarne, ale później te kolejne to już były takie, które mogły mnie tak naprawdę te dwa Kansasy tam porobić, gdybym dalej płynął burtą, więc nie jest to takie hop-siup. Te boty nawet udają, że próbują myśleć, może to będzie dobre określenie. Wiadomo, że to nie jest jakieś AI na pełnej, to jest po prostu gromada ifów, które starają się coś tam wykonać w tej bitwie, ale no coś tam kombinują i to wcale nie jest takie łatwe do wygrania te bitwy, zwłaszcza jeżeli polosuję wam właśnie kilku graczy na średnich okrętach, które się do tego trybu średnio nadają, no i wtedy bywa niezbyt fajnie. Ja osobiście raczej nie grałem wczoraj niemieckimi i tak dalej, nie grałem brawlerami, no może poza tą Burgundią, i w sumie miałem przygotowane 3 bitwy na krążkach, między innymi dobrym pomysłem tutaj jest Salem, bo pomimo tego, że nie macie pancerzy, no to macie fajną naprawkę, do tego DPM, który kasuje te boty strasznie, wykorzystując te miejsca, gdzie wiecie, że przeciwnik będzie robił tak zwany zakręt śmierci, można Salemem nastukać Cytadel Masakrę. Fajną bitwa na Moskwie mi wyszła, też taki mały wyciąg, gdzieś tam 300 parę tysięcy, no ogólnie można tu robić fajne wyniki, fajne cyferki kręcić i no i Buźka się cieszy, nie oszukujmy się, a przy okazji nawet fajnie zarobić w tej ekonomii, bo wcale tak źle to nie wychodzi. Nie są to oczywiście kokosy, jakie przy tym wyniku zrobilibyśmy na randomie, oczywiście, że nie, ale na randomie nie robimy takich kokosów co bitwę, czytaj takich wyników, no nie? No więc coś za coś. Muszą się trochę zieloni poskładać lub nie ogarniać, żeby móc tych botów trochę poobijać, bo
Niestety bywają też bitwy, w których bitwa się skończy za szybko. Na przykład miałem bitwę na Hanowerze. O, Hanowerem zagrałem. Gdzie nie zdążyłem w zasadzie nawet dopłynąć gdziekolwiek, już było po, już boty zostały poskładane, więc jak trafimy czasami na mocno ogarniętych graczy, gdzie w sumie właśnie tak jak trafi nam się trzech ogarniętych, to jest to tryb łatwy do zagrania. Dwóch, no to już jest to lekkie wyzwanie, jak zostajemy sami, a reszta to po prostu mięso, no to już wtedy bywa to czasami problemem. Tak do dwóch graczy w bitwie, no to jeżeli gdzieś tam się trafi trochę gorszych, nieogarniających, no to będzie to już takie lekkie wyzwanie. Jak trafi nam się trzech nieogarniających, no to już to jest trochę większe wyzwanie. No jak zostaniemy sami, jak na przykład w tej bitwie, to już się trzeba troszkę nakombinować. I tak jak widzicie, w sumie przez to, że zaszalałem za bardzo z HP-kami na początku, no to teraz mam trochę problem, bo zostało mi tylko 6000 i robi się nieciekawe. Tym bardziej, że Andalucja to jest krążownik, który potrafi zejść na salwę, więc ta bitwa w każdej chwili mogła się skończyć przegraną. Tu brakuje tylko jednej konkretnej salwy i byłoby już po mnie. Andalucja też może zejść na raz, więc to mogła być to bitwa przegrana. A chciałbym tylko przypomnieć, że miałem w bitwie Egira i Thunderera. No nie, co za przypadek. Dobra, przestaję się. To miało nie być 4, ale nie, wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać. 400 koła przeskoczone. Kansas idzie na dno. Został jeszcze jeden Kansas. A my sobie zaraz przejdziemy do tego podsumowania i trochę o ekonomii. No i jesteśmy już w podsumowaniu, udało się tego Kansasa dogonić, 6 wragów, 400, prawie 40 tysięcy, 8 cytadel, 9 podpaleń, tam w międzyczasie 90 trafień z dodatkowej, 194 trafienia w cel. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy 1800 bazowego, Dyson połowę tego, Andalucja i tak dalej, no ten Egil i Thunder na samym koniuszku, jeżeli chodzi o raport szczegółowy, troszkę z hajeczków, troszkę zapeczków, trochę z dodatkowej, trochę z pożarów, prawie 2 miliony wytankowane, 6 okrętów skasowanych, jeżeli chodzi o kredyty, na czysto 400, prawie pół miliona. Jeżeli chodzi o okręt specjalny, modyfikator to kredyty, oczywiście pakiet premii, no i za zasługi osobiste, czyli coś, co CC-ki mają dodatkowe 5%. Dało się zarobić przy okazji. Cóż, tryb bardzo przyjemny, takie moje podsumowanie na koniec. Przyjemny, fajny do gry, nie jest aż tak nudzący jak koopy, bo bywa czasami wyzwaniem. Co prawda koopy w święta, czyli ludzi, którzy idą super YOLO. W sumie teraz tak sobie pomyślałem, że to będzie być niezłe wyzwanie w święta, bo tam wiele ludzi właśnie zrobi super YOLO i następna bitwa, żeby zbić gwiazdkę. No, wtedy może być wiele ciekawych bitew i wyniki po 500 tysięcy, więc kto wie, może jeszcze coś ciekawego na kanale o asymetrykach się pojawi. Dajcie znać, jak tam wasze wrażenie z asymetryków. Nie próbowaliście? Dajcie znać, zagrajcie. Nie tak, jak nie próbowaliście, to zagrajcie i dajcie znać. Jak graliście, to podzielcie się swoimi wrażeniami. Fajnie, będzie się szybko robić misje, oby częściej. Łapka w górę, polecam i w ogóle, no dobra, kończyłem już chwalić. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.